Bośnia i Hercegowina, odcinek pierwszy. Dzień dobry. Wybieram się na wakacje i będzie mi niezmiernie miło, jeśli będziecie mi towarzyszyć podczas mojej podróży. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Właśnie rozpoczynam upragnione, wymarzone, wyczekiwane wakacje. W tym roku kierunek Bałkany, docelowo Bośnia i Hercegowina, ale też wyskoczymy na kilka dni do Czarnogóry i na pewno odwiedzimy też Chorwację. Wyjechaliśmy jakieś 2 godziny temu, pokonaliśmy około 150 km. Zatrzymaliśmy się na smaczną kawę i za moment ruszamy dalej. Podczas podróży opowiem o różnych ciekawostkach dotyczących regionu, do którego się udaję. Pierwszym przystankiem będzie Brno, czeskie Brno. Mam nadzieję, że uda nam się wyskoczyć na kufelek smacznego piwka. Drogę z Polski do Bośni podzieliliśmy na 2 etapy. Dzisiaj na nocleg zatrzymamy się w czeskim Brnie. Te kilka godzin w Brnie wykorzystujemy na zwiedzanie oraz na degustację czeskich specjałów. Pierwszy przystanek to jest Brno, Czechy oczywiście. I tak jak wspomniałam wcześniej, powiedziałam, że pewnie będziemy mieli okazję skosztować znakomitego czeskiego piwka. Jestem na Starówce, przepięknej, a przed sobą kufelek zimnego piwka. Na zdrowie! Jestem w samym centrum Brna, na Starówce. Za mną taka nietypowa forma, a jest to zegar astronomiczny. Zegar astronomiczny, który o godzinie 11 wypuszcza szklaną kulę. No i to może sobie jakiś turysta taką kulę na pamiątkę ze sobą zabrać. Wygląda tak dosyć dziwnie, na pewno intryguje. Sama byłam zaintrygowana tą charakterystyczną budowlą. Przeczytałam. Ma też taką historię. Jest to z okazji 365. rocznicy oporu przed oblężeniem szwedzkim. Drugiego dnia rano wyruszamy w dalszą drogę. Mamy do pokonania około 700 km i 4 granice.
Do Bośni i Hercegowiny wjeżdżamy bez problemów i kolejek na granicy. W miejscowości Bihać kupujemy karty do telefonu i jedziemy na nocleg do miasteczka Kulenwaków na terenie Parku Narodowego rzeki Una. Późnym popołudniem docieramy do celu. To małe, wtulone pomiędzy góry miasteczko położone jest nad malowniczą rzeką Una. Jest największą osadą na terenie parku. To doskonałe miejsce z dobrą bazą noclegową na eksplorowanie parku. W samym jego centrum, niemal pod mostem, wędkarze łowią na muchę dorodne lipienie i pstrągi, które dochodzą do 8 kg wagi i po zacięciu są bardzo trudne do utrzymania na muchówce. Na nas niesamowite wrażenie zrobił olbrzymi pstrąg, który pływał pod restauracją i mogliśmy obserwować jego zachowanie. Dominuje tu społeczność muzułmańska, która jest niezwykle gościnna dla turystów. Sami tej gościnności doświadczyliśmy. Od czasów starożytnych było to ważne miejsce na szlaku handlowym. Przebiegała tędy droga łącząca rzymskie prowincje z Dalmacją i Zadarem. Polecam w Kulenwaków odwiedzić restaurację Hawala i zjeść tam doskonałego pstrąga. Naprawdę warto. Nad miasteczkiem górują ruiny starego gradu Ostrowica. Forteca jest ogólnodostępna. Powstała prawdopodobnie w XV wieku, a jej znaczącej rozbudowy dokonali Turcy. Teren fortecy jest dość zaniedbany, ale po dokonanej nie tak dawno częściowej renowacji odbudowano forteczną wieżę. Z twierdzy i jej okolic rozciąga się piękny widok na Dolinę Uny i leżący w dole Kulenwaków. Zapraszam do subskrypcji kanału, aby nie przegapić dalszych odcinków z Bośni i Hercegowiny oraz Czarnogóry.